Nasze dochody miesięczne, na przykład 5 tysięcy złotych, podatek 20% miesięcznie. W takim razie miesięcznie płacimy 1000 złotych. Podatek dochodowy to 20%, podatek VAT 25%, a podatek dochodowy do firm to 17%. Wszystko? Tak? Dziękujemy. Miesięcznie. 7% to jest dla tych, którzy zarabiają mniej niż 4 tysiące miesięcznie. 11% to jest dla tych, którzy zarabiają od 4 do 7 tysięcy miesięcznie. 15% to jest dla tych, którzy zarabiają powyżej 7 tysięcy. I tak. No i nasz podatek nazywa się podatek i darus. Czyli macie nazwę, tak? Jeszcze raz powiedz głośno nazwę. Podatus Idealus. Dobrze, dziękujemy. Najlepszy podatek od strony konsumenta. Każdy podatek powinien wynosić 20%. Odpowiedni czas zapłaty, miesięczna opłata. Tanie i wygodne opłaty. Najlepszy podatek od strony państwa. Polska gospodarka powinna się opierać na wszystkich podatkach porówno. Każdy podatek powinien wynosić 20%, odpowiedni czas zapłaty, miesięczna opłata, taki sam sposób płatności. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Podatki na piątkę. VAT 25%. PIT 17% minimalnie dla tych, którzy zarabiają mniej. A 37% maksymalnie dla tych, którzy zarabiają dużo. CIT 29% minimalnie też dla tych, którzy zarabiają mało. A 35% maksymalnie dla tych, którzy zarabiają dużo. VAT przy zakupie. PIT. Marzec i wrzesień, CIT, kwiecień i październik. Wtedy płaci. Się płaci. Podatek będzie wyrażany procentowo. Podatnik powinien płacić wtedy, kiedy będzie mieć pieniądze. Nasze propozycje i te, co tutaj wymieniliśmy tutaj, te pierwsze, co powiedziałem, to są te główne idee, których się trzymaliśmy, żeby wymyślić tą resztę. Więc nasze propozycje to 10% podatek dla wynagrodzenia i dla małych przedsiębiorstw. Wymyśliliśmy, żeby to było 10%, ponieważ jest to suma łatwa do wygenerowania dla każdego. Podatek dla wynagrodzenia dla zamożnych i dla dużych przedsiębiorstw powinien wynosić 20%, ponieważ łatwiej im jest wygenerować ten podatek. Dziękuję. Nasz podatek nazywa się podatkiem nowoczesnym i nowoczesny. Nie jest on podatkiem stałym i oblicza się go do zarobku. Czyli podatek wzrasta o 2% na każde 100 tysięcy złotych dochodu rocznie. Znaczy to 10 tysięcy. Minimalny podatek od dochodu rocznego wynosi 10%. Maksymalny podatek jest 30%, aby ci, którzy zarabiają bardzo dużo, nie płacili ogromnych podatków. A w tym wykresie może powiesz? Skąd taki pomysł? Na wykresie było najprościej przedstawić ideę naszego podatku.
Dobra, dziękujemy. Brawo! Bardzo dziękuję. To jest faktycznie idealny podatek. I jest to podatek, znaczy podatek idealny, jest to podatek indywidualny, czyli dostosowany do potrzeb danego podatnika. I Państwo ma wgląd do sytuacji finansowej danego podatnika, czyli pracy, majątku, sytuacji rodzinnej. I na tej podstawie może wywnioskować, jaki podatek powinien płacić dany podatnik. I uwzględnia ten podatek także, czy w danym czasie jest jakiś kryzys branży lub kryzys państwowy. I podatki są aktualizowane co roku. Dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo ładnie. Nasz idealny podatek nosi nazwę Perfect Cash. Nasz podatek wynosi 13% dla zarabiających do 10 tysięcy złotych miesięcznie. Kolejny próg podatkowy 26% dla zarabiających od 11 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych miesięcznie. Ostatni próg podatkowy 35% dla zarabiających od 31 tysięcy złotych wzwyż. Uważamy, iż ten podatek jest idealny, ponieważ będzie on przeznaczony na dobra publiczne. Będzie on także wpływał na rozwój firm naszych firm z pieniędzy przeznaczonych z podatków. I dzięki nadwyżce spłacimy długi w innych krajach. Ten podatek jest idealny, ponieważ dla każdego obywatela naszego kraju. Dziękujemy za uwagę. Nasz podatek nazywa się Jolaka. Ma 550 tysięcy rocznie, 10% płacimy. Do 100 tysięcy rocznie 20%, powyżej 100 tysięcy rocznie 25% lub 30%. Dla rodzin z dwojgiem dzieci 2% mniejszych podatków. Dla rodzin z dziećmi czwórka dzieci 4% mniejszych podatków, powyżej 4 dzieci 6%. Dla osób, które mają jakieś ciężkie choroby osób w rodzinie 3% mniejszych podatków. Gdy brakuje siana, zadzwoń do Bociana. 600-100-100, Bocian pożyczki to jest to. Dziękujemy. Bardzo dziękuję za Wasze pomysły. Najbardziej mnie intryguje to, że stwierdziliście, że podatki mogą być idealne. Czyli ja zakładam, że jak jutro rodzice Wam powiedzą, że zabierają Wam 10% od kieszonkowego, to nie będziecie mieć nic przeciwko temu. Bo to jest idealne. Bo to jest idealne. Zwróćcie uwagę, że większość z Was omawiała stawki podatku, tak? Czyli to, ile będziemy płacili, i bardzo ładnie zrobiliście, bo bardzo wiele grup dostosowało tę stawkę podatku do indywidualnych warunków tych osób, które płaciły. Na przykład ostatnia grupa mówiła o tym, że będą mniejsze podatki, jeżeli ktoś będzie chory, jeżeli będzie miał dużo dzieci itd., itd. Poza tym weźcie też pod uwagę to, że bardzo dużo tych rozwiązań, które żeście zaproponowali, na przykład ta koncepcja z tym 20% podatkiem, to jest oficjalna koncepcja jednej z takich instytucji doradczych w Warszawie. Więc można powiedzieć, że nie trzeba szukać doradców, tylko trzeba przyjść na uniwersytet do Was i wtedy można się dowiedzieć bardzo ciekawych rozwiązań związanych z tym, jak te podatki powinny wyglądać. Także wszystkim gratuluję, bardzo dziękuję Wam za Waszą twórczą pracę. Thank you.